Cześć Wam, witam Was serdecznie po jakichś dwóch albo trzech tygodniach, dwóch tygodniach przerwy. Ci, co się stęsknili za programem Okiem Komentatora, uspokajam. Już za tydzień program wraca na naszą antenę. A ci, co już nie mogą się doczekać, to serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek, a dokładnie mój urlopowy jeszcze odcinek, The Best Of. A The Best Of, dokładnie program o tym, co przez cały rok było najlepsze, najśmieszniejsze, najbardziej głupie, coś, co no, pewnie każdy tak bardziej lajtowo chciałby obejrzeć. Także serdecznie zapraszam, jest naprawdę wesoło i śmiesznie. Oglądajcie, pośmiejcie się, lajkujcie. No właśnie, to się mi stało, widzicie, na urlopie. I subskrybujcie na YouTubie. Do zobaczenia na żywo już za tydzień, a teraz The Best of Okiem Komentatora. Witam Państwa serdecznie, witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwszy program z cyklu Okiem Komentatora. Program, jak sama nazwa wskazuje, będzie czymś w stylu publicystycznego, sportowego, komentatorskiego programu, który ma jedno główne zadanie. Ma pomagać pomorskim klubom, pomorskim sportowcom, aby było lepiej niż jest, a jak jest wspaniale, no to zawsze może być jeszcze. Jeszcze King Szczecin będzie chciał grać w tym projekcie. I będziemy się nazywać... I Kotwica Kołobrzeg. Fara Sportu from Trójmiasto. From Pomerania. Tak, and Szczecin. Ale wiesz, to coś więcej o tym powie. Coś więcej stół wyszło z siatkonogi. Aha. Dokładnie. Wyszło z siatkonogi, stół jako od ping-ponga, ale wygięty w łuk. Człowieku, co oni tam wyprawiają? Z przewrotki, z salta. Ale trzeba mieć taką technikę i nogę nad głowę podnosić. To ja nie wiem, czy mi damy radę. Znaczy podnieść można, tylko trzeba mieć kogoś, kto zdejmie. No może, jak w tej reklamie, nie róbcie tego w domu. Tak. Dziękujemy serdecznie za dzisiejszy udział w tym programie. Robert Silski, dzięki. Wojtek Kuchta, Paweł Ryta. Do zobaczenia za tydzień. Trzy, cztery. Litości. To się wytnie. Koniec? Nie wiem, będzie. Mareczku, pa. Cięcie. Dziękujemy. Tak z innej strony, tak wiem, piękna bluza. Szanowni Państwo, przekaz podprogowy. New York Rangers, drużyna hokejowa, drużyna z USA, zdobywcy Pucharu Stanleya swego czasu. Chciałbym zaznaczyć, że w Gdańsku też kiedyś był męski hokej, ale już go nie ma. I mniej więcej wszyscy wiemy dlaczego. Ten temat na pewno do nas jeszcze powróci. Męski hokej w Gdańsku. Ponieważ damski hokej jest i panie zapowiedziały, że walczyć będą o mistrzostwo, o złoty medal w tym roku. Życzymy sukcesów, trzymamy za panie kciuki bardzo mocno, ale męski hokej w Gdańsku jest rzeczą nieodżałowaną. I na pewno jest wiele tysięcy osób, które chciałyby na mecze chodzić, bo Robert, dokładnie pamiętasz ostatnie sezony PKH, Pomorski Klub Hokejowy, mimo że kibice cały czas krzyczeli stocznia, bo ta nazwa została gdzieś w ich pamięci, potrafił w meczach playoff z Tychami zgromadzić po 4-4,5 tysiąca osób, a gdyby hala mogła wtedy pomieścić 6-7, też tyle by pewnie przyszło. Naszym gościem będzie, znaczy do tej pory nie wiemy, kto będzie, więc bardzo prosimy o potwierdzenie, kto będzie, ale będzie to... Będą przedstawiciele Wojtek Kuchta. Będą przedstawiciele unihokejowego klubu Johnny Bros, Olimpia Osowa, więc też serdecznie zapraszamy. 19:30 i w czwartek, i w piątek. Warto być z nami, warto oglądać Falę Sportu, bo kto jak nie my mówi całą prawdę o pomorskim sporcie. Ale teraz. Znaczy, nie wiem, poniosło cię. Ale teraz mamy bombę, bo za tydzień w tym programie nie będzie ani Roberta, ani mnie. Także zobaczymy, co wtedy się będzie. Wtedy będzie oglądalność mega i już więcej nas nie zaprosi. Także chcieliśmy się pożegnać, była fajna przygoda, jedna kolejna nasza przygoda. Tak, bardzo fajnie było. Dziękuję. Dzięki. Było miło. Tak, dzięki. Sympatycznie. Tak jest. Do trzech razy sztuka. Za tydzień widzimy się z nowymi komentarzami. Poważnymi komentatorami. Zobaczymy, zaskoczy was, kto to będzie. Powiem na pewno, że to będą ludzie z Trójmiasta.
To mogę wam powiedzieć, bo niestety nikt z dalszych rejonów niż to miasto póki co nie chce do nas przyjechać. Nie wiem czemu. Dzisiaj kolejny program Okiem Komentatora. Tak jak tydzień temu mówiliśmy, Wojtka i Roberta nie ma. Dostali wolne od nas. Serdecznie ich pozdrawiamy. Z tego co wiem, chyba Robert gdzieś tam w Barcelonie, Wojtek w Berlinie, z tego co pamiętam, ale Wojtek wraca już do nas niebawem, gdyż czwartek rugby z falą. Wojtek, pamiętaj, powiedziałem rugby, nie rugby. To też bardzo ważne przecież. Czy problem w dialogu? Zapraszamy tutaj do studio i sobie naprawdę można wiele wyjaśnić. Na pewno musi być konsensus szatni. Nie żaden kompromis, nie że jakaś pseudozgoda, tylko musicie panowie dojść do porozumienia i walka. Marcin Kaczmarek będzie tym mediatorem, myślisz? Który ich pogodzi? Wydaje mi się, że on już to jest na dobrej drodze i Miłosz. Jak nie on, to kto? To już na pewno nie Bogusław Kaczmarek, bo też takie głosy się pojawiały, że może Bobo, ale postawiliśmy na juniora. No, też mam nadzieję, że to jednak będzie Marcin, bo tak jak wspomnieliśmy, człowiek biało-zielony to chyba jedyna osoba, która może ten konflikt załagodzić. Co drugi Pawle zaprosi prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, to on będzie mógł o tym, o tych planach, o tych marzeniach powiedzieć więcej, tym bardziej, że on podąża za drużyną. Tak, to prawda, zawsze widzę na meczach. Wielu wyjazdach. Także jest wielkim fanem. Ale piłki nożnej też, nie tylko koszykówki. Nie? Przemilczę. Rugby tak, tak. Rugby tak, żeglarstwo tak. Ale jeżeli piłkę nożną, to... To jest na trzecim miejscu. Jest moim przyjacielem, bardzo się lubimy. Był kiedyś moim szefem, ale niech tą piłkę nożną pozostawi innym. Dobrze, czyli apel w tym studiu numer 3. Panie prezydencie, niech pan zostanie przy rugby, przy koszykówce, a piłkę nożną zostawi panu Andrzejowi. Więc za chwilę rozpoczniemy od tego tematu. Po prawej stronie wracający z grzybobrania Wojciech Kuchta. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie grzyby zebrałeś? Bo Andrzej ostatnio mówił, że no, chodzisz na grzyby, więc... A Andrzej to jest... Andrzej Kowalczyk, tak? Tak. To jest znany kibic piłkarski. On myślę, że jemu chodziło takie grzybobranie w nomenklaturze kibicowskiej, ale to już jest jego prywatna sprawa. Nie będę mówił, a ja te prawdziwki pod grzybki zalewa octowa i do tego zalewa 40%. I tak trzeba żyć. A trzech na trzech, może by z nami zagrali. Ich trzech i nas trzech. Co? Taki fala sportu kontra reprezentacja Polski. A tam jest czterech na czterech, bo jest zawsze jeden zawodnik na ławce DZ-owych, więc ja usiądę na ławce DZ-owych i nie ma problemu, mogę was wypuszczać. No i gramy. No łysy już jest, jako na celu, więc także... Tak jest. Ale łysy to Jordan, nie? Spokojnie. A ty byś kim chciał być? No, tak przy okazji? Bo Wojtek już wie, Michael Jordan. Nie wiem, czy by nie szło za tym zmiana fryzury. Musiałbym jakoś znaleźć koszykarza, który nie wymaga golenia głowy. Larry Bird. No to miałem właśnie na myśli. Tego słowa chciałem użyć. Bilet. Idź studiować, żebyś jak Miłosz miał za piątkę. No. Mogę ci legitymację pożyczyć. Jakby. No, zdjęcie wymienimy, nie ma problemu. Ja mam, nie? Mogę ci pokazać legitymację, nie mam na niej zdjęcia. To jest wyjątkowa legitymacja. Chcesz zobaczyć? No, mogę pokazać. Nie wiem, czy da się wyburować dane wrażliwe, ale... O kurde. Poczekaj. Czyli tak przez portfel ci pokażę, no zobacz, no bez zdjęcia jest. Ojeny, a to poczekaj, to tak jakbyś przez kryminalnych był szukany. Urząd Skarbowy, czekaj. A nie, to nie, to jest... Mogę mnie zasłonić PESEL i pokazać jak trzeba, ale... Nie, daj spokój, nie wiadomo kto to ogląda, prawdopodobnie nikt, ale i tak oczu nie widać, niczego nie widać. No, znaczy może jeżeli pani z dziekanatu obejrzy, mi przedłuży w systemie ewentualnie, ale... Tak, apelujemy. Dzisiaj nie było jeszcze apelu, więc to jest apel numer jeden. Wymieńcie Miłoszowi legitymację. Warto, żeby taki człowiek miał jakąś taką świeżą, ładną, z oczami, uszami i nosem. Podpisuję się rękami i nogami. Gorąco. Jest ciepło faktycznie, no ale... Ibiza, nie? Taka pora roku być może. Piękne studio. Wspaniały prowadzący, mam nadzieję, że goście też dopiszą. To było do mnie. No ja wiem, ale tylko się tak zaśmiałem. Nie wiem, no, że sobie tak żartujemy. Paweł jest wspaniałym prowadzącym, ale żartuj, zobaczymy co będzie na boisku. Na piłce nożnej zna się Łukasz. Łukasz, byłeś w Chojnicach? W Chojnicach przyjazdem. Szczerze mówiąc też, nigdy w samych Chojnicach nigdy nie byłem, zawsze przyjeżdżając w stronę gdzieś tam na Wielkopolskę. To patrzcie teraz wszyscy w kamery,
Chciałem... Znaczy, pamiętam, że to są bardzo ładne okolice. Znaczy, chciałem ogłosić, bardzo malownicze. Ci koledzy z programu Fala Sportu nigdy nie byli w Chojnicach i nigdy nie byli na meczu Chojniczanki. I zwracam tu się do kolegów z działu marketingu Chojniczanki. Czy możemy coś z tym zrobić? Panowie, panie, Sylwia, znaczy przepraszam, Sylwia, ty pierwsza i panowie. Czy możemy coś z tym zrobić? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Jakiś hotel, potem... Nie. Przepraszasz za mnie. Chciałbym oficjalnie państwu wszystkim powiedzieć, za chwilę spojrzę na Roberta, że tak naprawdę dzisiaj to, że Robert musiał niestety chwilę poczekać, wiązało się z tym, że w studiu mamy bardzo gorąco, trzeba było otworzyć wszystkie drzwi. Z tego powodu, że w realizatorce siedzi Marek, który niestety potrzebował wyjść do toalety. No i to wszystko coś skończyło w taki sposób, że niestety Robert czekał, za co w imieniu całej redakcji Fali Sportu bardzo cię przepraszamy. Wymuszone, ale przyjmuję. No ale jest najważniejsze, że jest. Dobra, chłopaki, jak tam było, jak was nie było? Znaczy Roberta nie było, bo Wojtek był. Znaczy jak mi było, czy jak, tak, jak, czy tobie jak było? To było? Jak tobie było. Mi było dobrze i to było dobrze. Tak, oglądałeś, śledziłeś nas? Podglądałem. Tak, słyszałeś tam niektóre rzeczy? Prowokacje które... słyszałem, tak. Tak, słyszałeś? Tak, a na któryś chciałbyś odpowiedzieć? Nie było Berlina, nie było grzybów, reszta się zgadza. A, to ty lepszy niż Wojtek, bo Wojtek do następnego programu przyszedł i nie wiedział, o co chodzi. No bo on jeszcze był w trakcie legislacji, kiedy to się uprawomocniało, a już jestem po uprawomocnieniu. No i widzisz. No dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Czy dalej audycja z założenia ma być audycją sportową, czy to jakiś tam reaktywacja kabaretu tej? To ja za Rewińskiego, bo mam brodę, tak? Czy co? Nie, ty też masz. Nie, no ciekawie. Tak. Aż niesamowite, szanowni państwo, teraz zagranie. Marek, jeszcze raz, bo Wojtek nie zauważył. Ja widziałem to. Jest kimś takim, można wylicytować zagranie meczu. Na początku było, że seta, potem ale powiedziałem, nie, no dajcie ten mecz. Seta, ale żeby wszystkie ale seta, zagrania tak. Ty, ale seta to o co chodzi? No że set, no bo tam są a set, nie, bo ja seta, nie, i tak. Czyli to było po zmianie, nie w mianowniku. Co, ale co, facet nie może być dostawcą? Jesteś jakimś wrogiem facetów dostawców? No może być, ale ostatnio... Widziałeś go? Podejrzany jest. Ale mi ostatnio dowoziła kobieta i uważam, że to jest zdecydowanie milsze. No. Od pizzy odbierać od kobiety. No ale co, lepiej ci smakowało? Całkiem niezła pizza była. No to... Tak, no, tak. No dobrze, już niedługo... My go tak dobrze nie znamy. My go tak z widzenia, tak dobrze go nie znamy. Bo potem już będzie tylko i wyłącznie losowanie głównej nagrody. Jak się nazywa aktualny kierownik drużyny Trefla Gdańsk? Świetne pytanie, okej. No dobra. Takiej typowej gry, jak uczyliśmy się my czasami kiedyś na podwórku. Że po prostu walczymy do ostatniej siły, do ostatniego sytuacji. U kobiet to widziałem chęci do strzelenia bramki. Może w defensywie dziewczyny z AP Orlen Gdańsk trochę są słabsze. Tak, ale to był wyjątkowy mecz pod tym względem. Tak? To defensywa jest... No właśnie, może oddam ci głos i przestanę gadać. Bardzo ci dziękuję. Już nie chciałem się wtrącać jakby... Tak. Paweł, możesz jeszcze raz pokazać, jak to było? Mogę. Już? A teraz trzeba to zastawić się z Marcinem Kaczmarkiem, który miał to zrobić po meczu. Szanowni państwo, nie próbujcie tego w domu. A nie przy dzieciach, tym bardziej. Jedźcie czekoladę. Po prawej stronie od mojej prawej, po państwa lewej. No dobra, i lecę dalej. Poczekajcie, bo zapomniałem, jak się nazywacie już teraz. Wojciech Kuchta. Dobry wieczór państwu. Miłosz Sieliwanczyk. Dobry wieczór. Tak, chłopaki, teraz jakbyście mogli też wziąć w usta. Od nowa. Tak churalnie może, możesz dobra? Jeszcze raz zacząć. Tak churalnie wszyscy razem. Ja zepsute. To mi słonia przypomniało. No. Super. Dobra, teraz wszyscy już wyłączyli. Tak, czemu? A ogląda, Wojciech zawsze mówi... Was ogląda. No właśnie, nas ogląda, także serdecznie dziękujemy. Z tego powodu dzisiaj też ten blok czekoladowy, o którym była mowa ostatnio, możemy pokazać. O tak, pyszny. Wojtek przed chwilą tutaj kroił to całkowicie, tak żeby było bardzo ładnie. Powiem wam, z tego co... Zresztą Wojtek spróbuj, zobacz, powiedz czy dobre, czy niedobre. Nie no, Miłosz też się nie krępi. Może tak, być, mogę, 40% mam, może być. 40? O, no proszę. Kakao, bo to wyrób przekładowy. To teraz tak, kolejna sprawa, uwaga, znowu wchodzę pod stół, uwaga. No, o. Powiedziałeś, że jak będzie piccolo, to padniesz.
Sleepy Kono. Ale nie ruszaj tak, bo zaraz będziesz miał całe studio zalane. Ja proponuję, żeby otwierał najmłodszy. Także nie, miło. No co za presja. No ja, tak? A nie, miło. Czekajcie, jest to program sportowy, więc i kubeczki sportowe też są. Już weź pod uwagę, że on tak jak go pokazał, to tak wstrząsnął. Albo wiesz co, albo jeszcze inny pomysł. Ja generalnie jestem niepijący, tak, ale no. Ale to Ficolo, no nie martw się. Czekajcie, bo muszę to najpierw otworzyć, no bo jak ci wywali do przodu. No. Marek, czy ty jesteś gotowy, żeby do nas przyjść na chwilę? Mogę przyjść. To szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy poznacie Marka, głos z offu. Słyszeliście go, ale jeszcze nigdy nie widzieliście. Tak jest. Aha, jedna ważna sprawa. Tysiąc osób. To jest Marek. To jest Marek. Tysiąc osób obejrzało nasz ostatni program, ale także 1000 osób w tej chwili lubi nasz profil na Facebooku, więc od 1000 do 10 tysięcy coraz bliżej. Czekaj, raz, otwierać, ale... dwa, ja muszę na trzy, iść. Cztery. Nie też. Nie no. Nie no, nie będzie źle, no. Takiego chłopca, który otwiera... Nie wiem jak to chwycić. Nie no, strzeli na bank, będę mokry. Andrzeju, nie denerwuj się, coś się kapie. Miło, patrz, idzie. Idzie. Nie, puszczę, bo dobrze, proszę Państwa, jesteśmy już blisko. No, gorzko! Możesz pić od razu, czy? Powiem ci. Dobra, nie, już okej. Okay, nie, zawodowiec, także... poczekaj, nie rób sobie, bo tu usiądziesz. Aha. Jak widzicie, w okiem komentatora dzieje się dużo. Wszystko praktycznie na żywo, więc jeszcze raz. Dziękujemy wam za to, że jesteście. Oje, no to przekalkulowałem. No powiem ci. Jedyną trzeba podziękować, panie Pawle. Tak, właśnie jak usiądziemy przed toastem, chciałem też powiedzieć, ale Wojtek jak zawsze mi wyprzedzi. Przepraszam, po coś tu przyszedłem. Tak, bo tak, chcieliśmy, żebyś się poczęstował, żebyś się z nami napił. PZPN-owi powinno zależeć na tym, żeby ktoś to pokazywał. Tak, tym bardziej, że TVP Spot... Przepraszam, plułem. Tym bardziej, że TVP Spot, z tego co wiem, też nie płaci za tę transmisję. Wyprucą, wytarł i jeszcze zaczął gadać dalej? To się naprawdę tu wydarzyło? Wybacz mi. Nie, ja ci wybaczę, ale... No, dobrze, że piję za dużo, że, no. Dobrze, że nie wypadło tam jakieś łódko od kurczaka, o przepraszam. Dobrze, że zęby mi nie lecą. Ja lubię się gotować. Polewanie rany jodyną. Masochista. Zostawmy to. Masochista. Sadomaczo taki. No ładne, sadomaczo, no. Nie przeszkadzam wam. No, nie będę w to wchodził, może. Ty się podoba zawsze, jak on się zaczyna opowiadać, tak się zastanowi, o czym on w ogóle mówi, wtedy przerywa i to... Tak, wolę się wycofać. Mam wrażenie, że patrzy na nas i tu się zapala jakaś taka czerwona lampka z napisem stop, chyba wjechałem w jednokierunkowo pod prąd. Tak, tak, co oni tak patrzą na mnie? Zbyt dziwnie. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala, jak mawiał klasyk. Marek poszedł. O, tak. Widzieli Państwo, to był Marek. Tak, człowieki. To był Marek, tak. Człowieki. Było widać, ja ciebie widziałem. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj w programie mieliśmy malować bombkę, jak widzicie, są farbki, tu pędzelki, wszystko jest, ale niestety musimy przesunąć to o tydzień z tego powodu, że bombka wygląda tak. Znaczy miała być bombka, jest bomba. Tak, z bombki powstała bomba. Co, nie? Co się stało się? Ale... naszemu koledze Mateuszowi podziękujmy. Mateuszu, dziękujemy. Jeszcze nie wiem za co, ale dziękujemy. Dziękujemy. Nie zauważył i niestety... Ale z bombki złotej zrobiła... No, Marek, teraz poprawił. Jeszcze stół by spadł za chwilę. Ale serio, w tydzień jesteś w stanie to skleić? Tak, będę się starał. Żeby tak, nie było widać? Tak, będę się starał takim super klejem. Jakie czasy taka bombka? No. Czy tu są gdzieś grzeszne dzieci? Nie, nie ma. Nie ma? A może to fala sportu? Chyba tak. Bo takie specjalne zadanie było. Spotkałem takiego jednego grubego w okularach i powiedział, że jak mu dam litr czegoś tam, to już się ze mną zamieni. Ja mogę poprowadzić program w fali sportu, a on może jeden dzień z Maryśką tam w Laponii posiedzieć. Jaką Maryśką? Merry Christmas. Twoja żona. Tak, tak. No. Tak, tak. Słuchałem. Dobrze. Jutro jest dzień świętego... Słuchaj, słuchaj mnie? Słuchaj. Jutro jest...
Jutro jest Dzień Świętego Mikołaja, jako z mojej imieniny, więc chcąc tu się dobrze zaprezentować, mam dla was prezenciki. A? Tum, tum, tum! A możesz jeszcze raz zrobić to dźwiękowe takie? Tum, tum, tum! Skabury, tak. Grzeczny dziękuję. Miłoszek, grzeczny Wojtuś. Dziękuję Mikołaju! A jeszcze spod brody wyciągnę. Marek! Też byłeś grzeczny, mam coś dla ciebie. On rzucił i coś spadło. Wiedziałem, wiedziałem. Gazówka poszła. No dobra, ale teraz tak poważnie porozmawiajmy. Kto dzisiaj nie ogląda fali sportu z Mikołajem, tego czeka rózga. Więc bardzo proszę. Dobrze, tu jak ktoś ogląda, tu jeszcze nie ogląda. Co za... Co? Na sześć... Co za cringe? Na 6 miliardów osób na świecie ach. Nie ogląda prawie 6 miliardów, tak żeby już musiał lać ostro tą rózgą. Och, ale ciepło panowie tutaj macie w tej Polsce. Z gorąca atmosfera. Och. Rozgrzałeś się. Oen, ale dobrze, już mogę usiąść. No dobrze, to chcę rózgę podtrzymać. Zobaczymy jak prezes przeżywa te emocje. Emocje są duże, sędzia trochę nam teraz nie pomaga niestety, ale liczę, że będzie dobrze. Walczymy dalej. Też, jesteśmy do końca, depointujemy, ale jest ten 500 mecz Mariusza. Jest, udało się. Zajęłem drugie miejsce. No. Tak jest, wygrywa laj. Nikt dobrze nie wygląda. Nie, Mateusz, no. Tak, nikt dobrze nie wygląda. Szczerze mi się twoje przebranie najbardziej podobało. Wiesz, kogo? On tu wlazł moje? W stroju Mikołaja? Tak. Ostatnio? Kurde, ty. I takim dziwnym akcentem, no mówię, na początku go nie poznaliśmy, wiesz, Mikołaju tego. Na początku myślę do końca. Nie, później się zorientowałem. Po pytaniach. Po zapachu. Ani. Z grubo. Kochani, moi kochani, program Fala Sportu okiem komentatora właśnie za chwilę zostanie zakończony, ten odcinek. Ale pamiętajcie o tym, żeby pod tym programem zostawić lajka. Tak. Tak, różne palce można pokazywać, tak jest. Pamiętajcie, zostawcie lajka, jeżeli wam się podoba. Jeżeli wam się nie podoba, zostawcie serduszko. Jeżeli chcecie nas oglądać za tydzień, zróbcie ha, ha, ha. Nie, tak nie, bo nikt nie chce oglądać za tydzień. A jeżeli chodzi o YouTube'a, pamiętajcie, o, w czasie naszego programu doszedł jeden subskrybent, także serdecznie za niego dziękujemy. Subskrybencie. Masz od nas normalnie to, co byś normalnie dostał, ale teraz nie możemy powiedzieć, że dostaniesz. Ale całościowo bardzo serdecznie ci dziękujemy za to i mamy nadzieję, że kolejne subskrypcje do nas przyjdą już niedługo.